Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Skutki grzechu pierworodnego Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 1 października 1986 roku. W dekrecie Soboru Trydenckiego została w sposób uroczysty wyrażona wiara Kościoła, odnosząca się do grzechu pierworodnego. Tematem naszej poprzedniej katechezy było nauczanie Soboru, dotyczące osobistego grzechu pierwszych rodziców. Dziś pragniemy zastanowić się nad tym, co mówi on o konsekwencjach, jakie grzech ten poniósł ludzkości? Dekret Trydencki wypowiada się na ten temat w następujący sposób. Grzech Adama przeszedł na wszystkich jego potomków, to znaczy na wszystkich ludzi, jako pochodzących od pierwszych rodziców, jako dziedziczących po nich naturę ludzką, która pozbawiona została przyjaźni z Bogiem. Dekret Trydencki wyraźnie to stwierdza. Grzech Adama zaszkodził nie tylko jemu, ale całemu jego potomstwu. Pierwotną świętość i sprawiedliwość płynącą z łaski uświęcającej, utracił on nie tylko dla siebie, ale także dla nas. Przekazał więc całemu rodzajowi ludzkiemu nie tylko śmierć cielesną, i inne kary, następstwa grzechowe, ale sam grzech jako śmierć duszy. W tym miejscu dekret trydencki odwołuje się do słów świętego Pawła z listu do Rzymian. Do tych samych słów odwoływał się synod kartagiński, podejmując skądinąd całe wcześniejsze nauczanie Kościoła. Słowa te we współczesnym tłumaczeniu brzmią następująco: Dlatego też, jak przez jednego człowieka, grzech wszedł na świat, a przez grzech, śmierć, i w ten sposób, śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. W greckim oryginale, co dawniej w łacińskiej wulgacie, tłumaczono in quo omnes pecaverunt, w którym jednym człowieku, wszyscy zgrzeszyli. Chociaż Grecy od początku rozumieli wyraźnie to, co wulgata tłumaczy, in quo jako, ponieważ lub jako, że, a więc tak jak współcześnie bywa ten zwrot tłumaczony. Jednakże ten sposób rozumienia i tłumaczenia. Nie zmienia zawartego u Świętego Pawła przeświadczenia o tym, że grzech Adama, pierwszych rodziców, posiada następstwa dla wszystkich ludzi. W tym samym zresztą rozdziale listu do Rzymian apostoł pisze: przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich wyrok potępiający. Święty Paweł łączy zatem sytuację grzechową całej ludzkości z winą Adama. Przytoczone słowa Świętego Pawła do których odwołuje się magisterium Kościoła, oświecają naszą wiarę, gdy chodzi o konsekwencje, jakie grzech Adama przyniósł wszystkim ludziom. Tym właśnie nauczaniem będą kierowali się zawsze egzegeci i teologowie katolicy, oceniając w perspektywie mądrości wiary te wyjaśnienia, jakich na temat początków ludzkości dostarcza nauka. Szczególnie ważne i pobudzające do dalszych poszukiwań w tym zakresie są słowa papieża Pawła VI, skierowane do uczestników sympozjum teologów i uczonych. Jest rzeczą oczywistą, że nie do pogodzenia z autentyczną doktryną katolicką wydadzą się Wam wyjaśnienia na temat grzechu pierworodnego, pochodzące od niektórych autorów współczesnych. Którzy, opierając się na pozbawionej dowodów koncepcji poligenizmu, zaprzeczają w sposób mniej lub bardziej wyraźny temu, że grzech, który sprowadził taki ogrom zła w ludzkim świecie, był przede wszystkim popełniony u zarania dziejów nieposłuszeństwem Adama, pierwszego człowieka, będącego figurą człowieka przyszłości. Dekret trydencki stwierdza ponadto, że grzech Adama przechodzi na wszystkich jego potomków. Na podstawie ich pochodzenia, a nie tylko na skutek złego przykładu. Dekret mówi o tym grzechu adamowym, który w swym początku jest jeden, i drogą narodzin, a nie przez naśladowanie, przechodzi na wszystkich, czyli jest własnym grzechem każdego z osobna. Tak więc grzech pierworodny jest przekazywany drogą rodzenia naturalnego. Wskazuje na to praktyka chrztu niemowląt. Do której dekret soborowy również się odwołuje. Niemowlęta, które nie są zdolne do tego, aby popełnić grzech osobisty, jednakże wedle odwiecznej tradycji Kościoła otrzymują chrzest wkrótce po urodzeniu dla odpuszczenia grzechów. Dekret mówi, są prawdziwie ochrzczone dla odpuszczenia grzechów, a żeby w odrodzeniu zostało oczyszczone to, co zaciążyło na nich poprzez urodzenie. Jest więc w tym kontekście. Jasne, że grzech pierworodny w żadnym z potomków Adama nie posiada charakteru osobistej winy. Jest on tylko brakiem łaski uświęcającej w naturze, która z winy pierwszych rodziców zboczyła z drogi ku nadprzyrodzonemu celowi. Jest to grzech natury, który tylko przez analogię można odnieść do grzechu osoby. W stanie pierwotnej sprawiedliwości przed grzechem łaska uświęcająca była jako dar nadprzyrodzonym wyposażeniem ludzkiej natury. W wewnętrznej logice grzechu, jako odrzucenia woli Boga, dawcy tego daru, zawiera się utrata tego daru. Łaska uświęcająca przestała stanowić nadprzyrodzone ubogacenie tej natury, jaką pierwsi rodzice przekazują wszystkim swoim potomkom w takim stanie. W jakim znajdowała się, gdy dawali początek ludzkim pokoleniom. Wobec tego człowiek poczyna się i rodzi bez łaski uświęcającej. Ten właśnie stan początkowy człowieka, związany z jego pochodzeniem, stanowi samą istotę grzechu pierworodnego, jako dziedzictwa, peccatum originale originatum, jak go się zwykle określa. Nie możemy zakończyć tej katechezy, nie powtórzywszy tego, co stwierdziliśmy na początku obecnego cyklu, a mianowicie, że grzech pierworodny winien być traktowany w stałym odniesieniu do tajemnicy odkupienia za sprawą Jezusa Chrystusa, syna Bożego, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Ten artykuł, symbolu wiary, mówiący o zbawczym celu wcielenia, Odnosi się w pierwszej i podstawowej mierze do grzechu pierworodnego. Dekret soboru trydenckiego w całości jest zbudowany w tym odniesieniu, po prostu dlatego, że taka jest nauka całej tradycji, która swój punkt wejściowy znajduje w Piśmie Świętym, naprzód w tak zwanej protoewangelii, czyli w obietnicy przyszłego zwycięstwa nad Szatanem i uwolnienia człowieka, która wyłania się już z księgi rodzaju. Z kolei z wielu innych tekstów, aż po najpełniejszy wyraz tej objawionej prawdy, jakim stał się list do Rzymian. Oto wedle świętego Pawła, Adam jest typem tego, który miał przyjść. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka: Jezusa Chrystusa. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich usprawiedliwienie dające życie. Sobór trydencki odwołuje się w sposób szczególny do słów świętego Pawła z listu do Rzymian. I stawia je w centrum swego nauczania, gdyż stwierdzają one nie tylko powszechność grzechu, ale także powszechność odkupienia. Sobór odwołuje się także do praktyki chrztu niemowląt, czyniąc to ze względu na ścisłe odniesienie grzechu pierworodnego jako powszechnego dziedzictwa otrzymanego wraz z naturą od pierwszych rodziców do prawdy o powszechnym odkupieniu w Jezusie Chrystusie. Dzisiejsza katecheza środowa jest dalszym ciągiem rozpoczętej już w zeszłym tygodniu katechezy na temat grzechu pierworodnego. A żeby naukę Kościoła na ten temat poznać w jej źródłach, trzeba wczytać się przede wszystkim w Księgę Rodzaju, zwłaszcza w rozdział trzeci. Trzeba również sięgając od Księgi Rodzaju do Nowego Testamentu, gruntownie wczytać się w rozdział piąty listu św. Pawła do Rzymian. Wreszcie na tych dwóch, jak gdyby, fundamentach rozważyć naukę soboru trydenckiego na temat grzechu pierworodnego. Wedle tej nauki, którą wszyscy znamy, grzech pierwszych rodziców mówi się zwykle grzech Adama, ale chodzi o grzech pierwszych rodziców. Nie był tylko ich grzechem osobistym, ale zgrzeszyli w stosunku do wszystkich swoich potomków. Jest to oczywiście problem, który musimy sobie zaraz postawić. Jak mogli jedni ludzie zgrzeszyć za wszystkich innych ludzi? Otóż nie chodzi tutaj już o grzech osobisty, ale chodzi o grzech natury. Natura pierwszych rodziców przed grzechem była uposażona łaską uświęcającą, wyniesiona do stanu nadprzyrodzonego. Wraz z tym grzechem ta właściwość natury została utracona i to nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich, którym dali początek przez zrodzenie. Grzech pierworodny oznacza po prostu jakoby dziedzictwo, że potomkowie Adama rodzą się, przychodzą na świat bez łaski uświęcającej. A więc nie chodzi tutaj o żaden grzech osobisty każdego z synów i córek Adama, potomków Adama. Chodzi o niezawinioną osobiście utratę, czy brak łaski uświęcającej u początku życia. Ta prawda wiary którą Sobór Trydencki z całą precyzją formułuje na podstawie źródeł objawienia, to znaczy Pisma Świętego i tradycji, ta prawda wiary znajduje swój praktyczny wyraz w fakcie bardzo prostym. Mianowicie w fakcie, że od pierwszych prawie pokoleń chrześcijan w Kościele udziela się chrztu świętego dzieciom po narodzeniu. Na początku chrzciło się przede wszystkim dorosłych, ale potem... Kiedy kształtowały się już rodziny katolickie, chrześcijańskie, chrzczono dzieci po narodzeniu, a więc dzieci, które nie są zdolne do żadnego osobistego grzechu, to pierwsza treść prawdy o Grzechu Pierworodnym. Jest to tylko wyłącznie brak łaski uświęcającej w człowieku, który jako potomek pierwszych rodziców, poczyna się ze swoich bezpośrednich rodziców i z nich przychodzi na świat. Ta prawda o Grzechu Pierworodnym. Wyrażona najdobitniej u świętego Pawła w liście do Rzymian, rozdział 5, jest w tym, że tekście świętego Pawła bardzo ściśle związana z prawdą o odkupieniu przez Jezusa Chrystusa. Paweł pisze między innymi przez jednego człowieka grzech, przez jednego człowieka usprawiedliwienie. Jeżeli w Adamie wszyscy zgrzeszyli, w Chrystusie wszyscy zostają zbawieni. Otóż ta prawda o odkupieniu przez Chrystusa. Jest odpowiednikiem prawdy o grzechu pierworodnym. Jeżeli grzech pierworodny ma charakter powszechny, jest dziedzictwem wszystkich potomków Adama, wszystkich ludzi, to tak samo powszechne jest odkupienie dokonane przez Chrystusa. To odkupienie odnosi się więc na pierwszym miejscu do grzechu pierworodnego. I stąd też taka wielka waga w chrześcijaństwie, w kościele, sakramentu chrztu, który zanurzając nas w śmierci Chrystusa i w jego zmartwychwstaniu, Przywraca życie łaski człowiekowi jak najrychlej po narodzeniu. Wszystkich obecnych serdecznie pozdrawiam i przesyłam moje pozdrowienia do Waszych wspólnot w Polsce. Jesteśmy dzisiaj na początku miesiąca października, miesiąca Modlitwy Różańcowej. Łączę się w tej Modlitwie Różańcowej z wszystkimi moimi rodakami i bardzo się Waszym modlitwom w ojczyźnie polecam. e sinceri santi vice tu Adveni ad venir tu, mi ha voluntato sua, si in cielo e in terra, padre nostro quotidiano. Ci sono visioni che dimittono visioni di vita nostra, circolano nostri limiti, i nostri visioni, che tengono in duca, in tentazione, si liberano a